W pierwszy dzień wiosny w Kozienicach obchodzono już po raz drugi Światowy Dzień Wody. Imprezę, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowano przed Urzędem Miejskim, a dokładniej w fontannie. Sobotnie popołudnie i wieczór 21 marca obfitowało więc w różne atrakcje i dla małych, i dla dużych. Oficjalnego otwarcia Światowego Dnia Wody w Kozienicach dokonała zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska. Wśród atrakcji przygotowanych na ten dzień znalazły się m.in. pokazy szalonych naukowców, wodne animacje, tworzenie pływających świec połączone z warsztatami dla dzieci, basen z kulami do chodzenia po wodzie. Nie sposób było nie zauważyć także przechadzającego się szczudlarza, który urozmaicał imprezę śmiesznymi gagami i zaczepkami. Długa kolejka ustawiła się do stoiska KDK, gdzie można było wyczarować sobie na twarzy różne kolorowe wzory i postaci. Na stoisku Kozienickiej Gospodarki Komunalnej można było otrzymać promocyjne gadżety oraz wziąć udział w eksperymentach przygotowanych przez panie z laboratorium. Prowadzony był także konkurs, w którym należało odpowiedzieć na 5 pytań zawartych w specjalnej ankiecie. Każdy, kto chciał chociaż troszeczkę poczuć się jak strażak, mógł wejść do wozu gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej, zapoznać się z jego wyposażeniem i zrobić sobie zdjęcie. Zaprezentowano też 2 filmy o Kozienickiej Gospodarce Komunalnej oraz o wodociągach wczoraj i dziś. Dodatkowo obchody drugiego Kozienickiego Dnia Wody uświetniły prezentacje wokalno-teatralne z Kozienickiego Domu Kultury. Na scenie zaprezentował się w 2 odsłonach chór dziecięcy Mały Gospel. Były też występy solistów z młodzieżowej estrady Piosenki. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili Julia Duliasz, Natalia Grygiel, Bartek Matracki i Łukasz Konder. Działający w Domu Kultury Młodzieżowy Teatr Vanitas przedstawił scenki dotyczące problemów związanych z wodą. Scenariusz powstał w trakcie zajęć teatralnych w Kozienickim Domu Kultury. A poetki zrzeszone w grupie Erato w KDK zaprezentowały swe utwory, w których można było odnaleźć inspiracje związane z wodą jako źródłem życia. Usłyszeliśmy wiersze Zofii Kucharskiej, Haliny Markowskiej-Budniak, Jeleny Jasek, Marii Komsty i Zbigniewa Szumierza. Stawy i jeziora, źródła, oceany, śnieg, kaluże, morze. Woda dla natury oraz dla człowieka jest niezastąpionym podstawowym lekiem. Odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu gminnego Ścieki rurą, zapach górą, połączone z wręczeniem nagród. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Nadesłane prace można było oglądać na specjalnej wystawie. W konkursie wzięło udział 11 placówek. W kategorii klasy 4-6 szkoły podstawowe pierwsze miejsce zajęła drużyna z Kociołek w składzie Joanna Gola, Milena Malinowska, Weronika Seroka, opiekunka Katarzyna Sikorska. Drugie miejsce przypadło drużynie z PSP nr 1 w składzie Natalia Brodowska, Wiktoria Gontarz, Jakub Włodarczyk, opiekunka Grażyna Wach. Trzecie miejsce ex aequo zajęli uczniowie ze Stanisławic, Lena Grabska, Zuzanna Sygocka, Jaś Słowiński, opiekun Jolanta Starzyk oraz z Janikowa Patrycja Gregorczyk, Daria Jasek, Mikołaj Maciejewski, opiekun Piotr Maciejewski. W kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Świerży Górnych w składzie Weronika Kwiatkowska, Wiktoria Molendowska, Dominika Ośka, opiekun Małgorzata Pulkowska. Drugiego i trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano. Była też dodatkowa nagroda specjalna ufundowana przez prezesa KGK dla szkoły najbardziej zaangażowanej w konkurs. Otrzymała ją publiczna szkoła podstawowa w Kociołkach. Oprócz laureatów, upominki i dyplomy otrzymały wszystkie placówki biorące udział w tym przedsięwzięciu. Nagrody wręczali dyrektor KDK Elwira Kozłowska oraz prezes KGK Robert Wojcieszek. Po konkursie dla uczniów przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu dla dorosłych. Spośród osób, które rozwiązywały ankiety na stoisku Kozienickiej Gospodarki Komunalnej podczas trwania imprezy, rozlosowano 6 nagród i 6 zestawów upominkowych. W gronie nagrodzonych znaleźli się m.in. Ewa Kosiek, Jolanta Szymańska, Iwona Walewska, Marzena Bębeńca, Stefan Galiński i Agnieszka Smolarczyk. Zwieńczeniem obchodów było widowisko plenerowe Laser Show, na które zaprosiła wszystkich wiceburmistrz Małgorzata Bebelska. A teraz najważniejsza część dzisiejszego programu. Za chwilę zapadnie ciemność, a z ciemności wyłoni się Laser Show.
Widowisko to przeniosło widzów w inny wymiar. Kolorowe promienie lasera, tworzące w synchronizacji z muzyką ruchome konstelacje przestrzenne, dały niesamowity efekt. Światowy Dzień Wody został uchwalony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie świeżej wody dla świata oraz na konieczność zrównoważonego gospodarowania jej zasobami. Każdego roku Światowy Dzień Wody odbywa się pod innym hasłem. W ubiegłym roku brzmiało ono woda i energia, natomiast w tym roku tematem przewodnim była rola wody w planie zrównoważonego rozwoju. Organizatorami obchodów Światowego Dnia Wody byli gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka oraz Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. Całość imprezy poprowadziła instruktorka z KDK Aleksandra Bajda.